Cześć! W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak szybko i sprytnie zasadzić warstwowo różne cebulki kwiatowe w donicy. Będę sadziła tulipany, narcyzy i krokusy. Dzięki takiemu miksowi donica będzie ukwiecona od marca aż do maja. Zapraszam do oglądania. Mamy końcówkę października, a więc świetny czas na sadzenie cebulek tulipanów, szafirków, krokusów, cebulicy, narcyzów czy hiacyntów. Możemy je sadzić nie tylko w gruncie, ale i w donicach. Moje cebulki sporo już czekają na wsadzenie, ale nie spieszyłam się z tym, bo nie ma nic gorszego jak zbyt wczesne ich posadzenie. Szczególnie tulipany są na to wrażliwe, bo do prawidłowego kwitnienia potrzebują chłodu. Im później je zasadzimy, tym mniej chorób grzybowych na nie czyha, a oprócz tego nie zaczną nam teraz już rosnąć, bo noce mamy już chłodne. Żeby stworzyć piękne zestawienie, które będzie nas cieszyło wiosną, potrzebujemy kilku rzeczy. Przede wszystkim donicy. Może to być donica, może to być jakaś wanienka, jakieś fajne rustykalne wiadro. Istotne jest to, aby nasz pojemnik miał dziurki w dnie. Dziurki są bardzo ważne po to, żeby nasze cebulki nie zgniły przez zimę. Ja mam tutaj nie tyle donicę, co wkład do donicy, ponieważ ten wkład dostanie piękną osłonkę dopiero na wiosnę. Istotne jest to, aby nasz pojemnik był dosyć głęboki, czyli miał około 30 cm wysokości, żeby zmieściły nam się te wszystkie warstwy cebulek. Oprócz donicy potrzebujemy jeszcze drenażu. Ja mam tutaj kawałki starych, rozbitych cegieł. Może to być oczywiście też keramzyt albo inne kamyczki. Potrzebujemy oczywiście również ziemi. W moim przypadku jest to ziemia kompostowa z mojego kompostu. Może być również ziemia liściowa albo kupiona taka ziemia w worku dla kwiatów balkonowych. Ziemia liściowa może być, bo jest bardzo przepuszczalna, ale nie jest mega zasobna. Nie bójcie się jednak jej, ponieważ jak zasadzimy nasze cebulki i one zaczną rosnąć wiosną, no to oczywiście zaczniemy je nawozić. Musimy wybrać jedynie ziemię, która będzie wystarczająco przepuszczalna, żeby nasze cebulki w niej nie zgniły. Jak już mamy donicę, drenaż i ziemię, potrzebujemy oczywiście cebulek. Ja do mojej donicy będę sadziła tulipany, narcyzy i krokusy. Tulipanów mam parę odmian, bo chcę, żeby było na bogato i ciekawie. Zależy mi na tym, żebym miała różne kolory, różne wysokości kwiatów i różne kształty kwiatów. Będę na przykład sadziła tulipana lodowego w odmianie Negrita Double. Pierwszy raz w życiu będę sadziła tą odmianę. Ona ma kwitnąć najpóźniej, bo w maju. Oprócz tych tulipanów będę sadziła jeszcze Chinatown, czyli tulipany z grupy Viridiflora, czyli te tutaj z takim zielonym muśnięciem na płatkach. To są tulipany, które kwitną tak na przełomie kwietnia i maja, więc powinny zakwitnąć wcześniej przed tą Negritą Double. Jeszcze wcześniej powinny zakwitnąć Dolce Minuet. Zobaczcie, one mają podobne kwiaty, bo mają te zielone muśnięcia, ale kolor nieco inny, więc myślę, że powinno być ciekawie. No i dla uspokojenia kompozycji coś eleganckiego. Tulipany z grupy Triumph, czyli takie o pięknych, klasycznych kwiatach. Zobaczcie, jaki piękny kształt. No i oczywiście różowe, bo ja takie lubię. Tulipany Candy Prince, jak i tulipany Chinatown, to są tulipany, które rosną niżej od tych pozostałych. Dodatkowo Chinatown ma bardzo ozdobne liście. Zielone z białym marginesem. Myślę, że to wszystko powinno bardzo fajnie wyglądać. Więc tulipany idą najniżej do donicy.
Nieco wyżej posadzę narcyza trąbkowego Mount Hood. Jest to czysto biały narcyz, piękny, o dużych kwiatach, więc powinno być elegancko. Na samą górę pójdą krokusy. Będzie to mieszanka krokusów białych w odmianie Joanna Dark. Również będę sadzić pikwika, a jak mi ich braknie, to mam jeszcze pełno krokusów wykopanych z mojego ogrodu. Więc będzie miks krokusowy, który zapewni nam kwitnienie od marca. No to zabieram się za sadzenie. Najpierw kilkucentymetrowa warstwa drenażu. I pierwsza warstwa podłoża. Zobaczcie, jakie to jest fajne podłoże. Luźne, wilgotne. Nawet jeszcze ma jakieś kawałki patyczków nieprzerobione, ale mi to nie przeszkadza. Sypię tego podłoża tak około 7-10 cm. Pierwsze idą lodowe Negrita Dabu. Przy sadzeniu zwróćcie uwagę, żeby wasze cebulki nie były zapleśniałe, żeby były jędrne i najlepiej, żeby miały tą brązową skórkę. Bo jeśli nie mają, to momentalnie się obijają. Cebulki oczywiście sadzimy dzióbkiem do góry, umieszczając w podłożu tak w odległości kilku centymetrów od siebie. Ważne jest, żeby te cebulki nie dotykały ścianki donicy, bo zwłaszcza jeżeli będziecie mieć donicę ceramiczną, w czasie zimy mogłyby po prostu przemarznąć. Może jako drugą posadzę Chinatown, bo ona ma kwitnąć na przełomie kwietnia i maja, a Dolce Minuet w kwietniu, więc ta teoretycznie powinna być jako druga. Powinna troszkę później zakwitnąć. Ale wiecie, jak to jest. Tak naprawdę wiele zależy od pogody. Oczywiście sypiemy kolejną warstwę. Jak będziecie sadzić te cebulki, tą drugą warstwę, to postarajcie się, żeby sadzić je tak namijanego w stosunku do tej pierwszej warstwy. Żebyście mogli zobaczyć, gdzie jest pierwsza warstwa, no to nie zasypujcie cebulek całych. Tylko tak, żeby ich te czubki cebulek wystawały. Teraz pora na odmianę Dolce Minuet. Mam nadzieję, że to wszystko będzie pięknie wyglądać i miks okaże się ciekawy. No i parę tych eleganckich różowych Candy Prince. Dolce Minuet i Candy Prince daję po prostu na jednej warstwie jako miks. Zasypuję teraz podłożem. Przygniatam troszkę, bo wiadomo, że jak podleję, to ono siądzie i może go później być za mało, a nie ma sensu od góry później dosypywać, żeby ta warstwa od góry nie była zbyt gruba. Tulipany zasypane, kolej więc na narcyzy. Oczywiście do donic wybieram największe cebule. Dzięki temu mam pewność, że będą z nich kwiaty na wiosnę. Zobaczcie, moje narcyzy mają takie cebulki, że w zasadzie chyba oprócz jednej one wszystkie mają cebulki przybyszowe. Oczywiście mogłabym takie posadzić do donicy,
ale wydaje mi się, że te boczne, czyli przybyszowe cebulki są zbyt małe, żeby zakwitnąć w tym sezonie, a zabrałyby mi sporo miejsca w donicy. Dlatego ja po prostu te cebulki muszę oberwać. Zasadzę je sobie na rabacie w ogrodzie. Tam podrosną i pewnie w kolejnym sezonie zakwitną. A tutaj do donic sadzę tylko te duże. Zobaczcie, każda cebulka ma cebulki przybyszowe, ale one są zbyt małe. Taka cebula z pewnością pięknie wiosną zakwitnie i będzie zdobiła ogród na całego. Narcyzy ustawione, pora więc je zasypać. No i czas na krokusy, ostatnią warstwę. Cebulki tej odmiany Pickwick będę mieszać z innymi odmianami, dlatego nie sadzę jednej przy drugiej, tylko rozszczeliwuję je po całej szerokości donicy. Pomiędzy nie pójdzie odmiana o białych kwiatach, a uzupełnię to wszystko jeszcze moimi krokusami, które mam od lat w ogrodzie i one kwitną na ciemnofioletowy kolor. Patrzcie, te już chcą rosnąć, chcą żyć, więc czas najwyższy, żeby je posadzić. Dzięki temu, że mają już pędy, łatwiej rozpoznać, w którym kierunku sadzić. Teraz moje krokuski z ogrodu. Nie bójcie się sadzić gęsto tych cebulek, ponieważ tylko wtedy będzie fajny efekt. Jakbym zasadziła tutaj po 4-5 cebulek na warstwę, to wiosną nie byłoby tego efektu wow. Więc na bogato i na gęsto. No i przyszedł czas na ostatnią warstwę podłoża. Podlewam wszystko bardzo mocno. I gotowe. Już widzę oczami wyobraźni kwiaty, które wyrosną z tych cebul wiosną i sprawią radość każdemu, kto na nie spojrzy. Sadzenie do donic to dobry sposób na gryzonie. Jeśli w waszych ogrodach grasują na potęgę nornice, myszy czy karczowniki, dostają się do cebul nawet w plastikowe koszyczki na rabatach, to jedynym ratunkiem jest sadzenie cebulek właśnie do donic ozdobnych i innych pojemników. Warstwowe sadzenie w donicach zwane jest często lasagną. To świetny pomysł też na taką okoliczność, gdy nie mamy ani kawałka ogrodu, tylko jakiś zabetonowany lub wykostkowany taras. W donicach warto jest posadzić różne cebulki o różnym terminie kwitnienia, ale i takie, których kwiaty mają różne kształty. Zasada jest taka, że cebulki roślin kwitnących najpóźniej sadzimy najniżej, a najwyżej kwiaty najwcześniejsze. Zazwyczaj te najwcześniejsze mają najmniejsze cebulki. Jeśli chcemy, żeby nasza donica kipiała od kwiatów,
to posadźmy tych cebulek dużo. Nie będzie efektu, jeśli posadzimy po 3, po 4 cebulki. Nie martwcie się, że tych cebulek będzie zbyt dużo, że będzie im za ciasno. One wszystkie się pomieszczą, wyjdą w swoim czasie i nas zaczarują. Obsadzając taką donicę, trzeba sobie wyobrazić swoje kwiaty i zastanowić się, czy nasz pomysł na sadzeń jest dobry. Możemy pójść w stronę gorących kolorów lub zimnych. Możemy dobierać kolory na zasadzie podobieństw lub kontrastujące ze sobą. Ja lubię zimne kolory, więc sadzę różowe, niebieskie, białe odmiany, ale muszę uważać, by nie była to kompozycja zbyt zimna. Oczywiście oprócz kolorów i terminów kwitnienia bierzemy też pod uwagę kształt kwiatów. Fajnie jest, jak mamy je urozmaicone. Jeszcze fajniej, jak mają ozdobne liście. Martwicie się, jak to będzie, gdy najwcześniejsze kwiaty zaczną przekwitać i wyglądać nieciekawie? One mają małe kwiaty i liście, więc nie szpecą po przekwitnieniu, gdy inne kwitną na całego. Obsadzoną i raz podlaną donicę przenosimy w zaciszne miejsce ogrodu lub pod wiatę. Ważne jest, aby na donicę nie padał już żaden deszcz czy śnieg, bo cebulki mogą nam zgnić. Nie pozwalamy ziemi wyschnąć na wiór, ale raczej jej już nie podlewamy. Idealne miejsce dla donicy to nie tylko pod dachem, ale i osłonięte od wiatru. Cebulki w donicy mogą zimować na zewnątrz, ale gdyby miał przyjść mróz takim poniżej minus 6, minus 7, to warto taką donicę przenieść na przykład do nieogrzewanego garażu czy jakiejś szopki, by cebulki nie przemarzły. Nie musi to być widne pomieszczenie. Nie może tam być więcej niż plus 5 stopni, bo cebule zaczną nam startować i zamiast kwiatów będziemy mieć jedynie liście. Jeśli Wasze donice będą zimowały na przykład na balkonach, to na czas zimy przysuńcie je do ściany w zaciszny róg balkonu, a pod donicę postawcie kawałek styropianu lub chociaż kawałek deski, żeby odizolować donicę od zimnej podłogi. Im większa donica i im więcej ziemi w niej, tym większa szansa na przezimowanie cebulek. Jeśli chcecie zimować donicę na zewnątrz, to kupcie mrozoodporną lub z innego materiału niż ceramika. Na zewnątrz donicę wystawiamy pod koniec lutego, no chyba że byłby wtedy akurat atak zimy, to wtedy jeszcze się wstrzymujemy. Ja swoją donicę będę zimowała w rogu ogrodu, a w razie potrzeby w nieogrzewanym garażu. A kiedy przyjdzie czas, by ją pokazać światu, wystawię ją do jakiejś ładnej osłonki lub kosza wiklinowego. Wtedy też będę je nawozić, tak jak kwiaty balkonowe, czyli odżywką w płynie z przewagą potasu lub pałeczkami wbijanymi do ziemi. W takich donicach dużym plusem jest to, że kiedy już nasze cebulkowe stają się nieatrakcyjne, możemy bez problemu wynieść taką donicę w miejsce mniej widoczne. Wtedy nie będą nas zdrażniły. W takim miejscu liście cebul obeschną, a cebule się wykarmią. Będziemy mogli je wyjąć z donicy, przesuszyć i wsadzić na rabaty. Z kwitnieniem tulipanów w kolejnym sezonie może być różnie. To jest na ruletka, bo niektóre odmiany kwitną ponownie bez problemu, a niektóre już niestety nie powtórzą tego kwitnienia. Resztę cebulek możemy po przesuszeniu bez problemu kolejny raz posadzić jesienią do donic lub do gruntu, bo one nam ponownie zakwitną niezawodnie. W maju taką donicę z cebulkami możemy zastąpić inną donicą z różnymi jednorocznymi kwiatami, np. petuniami, surfiniami czy pelargoniami. Możemy też posadzić przecież trawy ozdobne. To wszystko, co dla Was przygotowałam o warstwowym obsadzaniu donicy cebulkami kwiatowymi. Mam nadzieję, że ten film zainspirował Was do tworzenia bajecznych zestawów roślin, które wiosną ukwiecą Wasze ogrody, balkony czy tarasy. Dziękuję Wam za oglądanie, komentowanie i subskrybowanie. Jeśli chcecie mnie wspierać w tym, co robię, to klikajcie kciuka w górę i wciskajcie dzwoneczek, który Wam przypomni o każdym nowym filmie. Pamiętajcie, że oprócz inspiracji na YouTubie możecie też znaleźć je na mojej stronie ogrodowesprawy.pl i na Facebooku. Do zobaczenia w kolejnym filmie.